Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od widza. Dawno nie było, teraz od paru dni, bo nie miałem tak za bardzo ochoty w sumie na mapki, ale mówię, dobre, nagram, bo tu kurczę czekacie, a mail jest bardzo dużo w sumie, więc tak w sumie pomyślałem, że czemu by nie, nagramy, proszę bardzo, moi drodzy, i przed wami właśnie mapencja w tym momencie wlatuje do na kanał, dokładnie, tak, dlatego jeżeli lubisz serię z mapeczek od widzów, to łapencja w górę, subskrypcja, wiadomo, tamtego musisz pamiętać o tym, bo to są ważne rzeczy, a ty często o tym zapominasz, ja wiem, że ty często zapominasz, oglądasz te filmy, kuwa, nie subskrybujesz kanału, nawet kanału pewnie, kuźwa, nie masz, tylko po prostu oglądasz filmy, załóż ten kanał, no tłopie, no. Albo kobito. No come on, no. Takie zdolne ludzie jesteście, a nie potraficie kanału czasami założyć. To jest, co to za punkty są? Krewi X, Drewux. What the hell? O co chodzi? Cze, ustawienia, we mnie to. Ustaw wszystko. No i super, ustawione. Dobra, co tu się będzie działo? Zasady, zobaczmy sobie. Gotowe, nie cheatuj, no chyba, że musisz. Ja zawsze muszę, bo to mapki od widzów są. Spawn pointy ustawiają się automatycznie, ale możesz je również stawiać gdzie chcesz. Graj na Game Mode 2, ustawi się automatycznie. Graj na Peaceful również się ustawi. Stosuj się do poleceń. Nie baguj mapy, ani ich nie wykorzystuj. Baw się dobrze, oczywiście chodzi o to, żeby wykorzystywać bugi mapy. Pamiętam, że dawno temu, gdzieś kiedyś oglądałem jakiś film zio i on powiedział, że bugi mapy właśnie on ma zrobić wszystko, żeby wykorzystać te bugi mapy, a twórca mapy ma zrobić wszystko, żeby tych bugów nie było, żeby nie wykorzystywać tych bugów. Rozumiesz? To musi być, kurde, przetestowana mapa konkretnie. Dobra, tu mamy start, ale czekaj, tu jeszcze mamy informację o mapie i no tak. Okej, co to jest? Trudny 3 punkty, średni 2 punkty, łatwy 1 punkt. Trudnawy? Ten poziom jest bez wyboru, czyli bez na mapie są 3 takie poziomy, dostaniesz za nie 3 punkty. Aha, że zamiast trudny, to trudnawy. Że taki ni to średni, ni to trudny. Taki trudnawy. Okej. Jak wcześniej wspomniałem, są 4 poziomy trudności. 3 pierwsze zawsze masz do wyboru. Im trudniejszy, tym więcej punktów. Za punkty możesz na końcu odblokować dodatkowe levele. Aha, w ten sposób, tak? Na mapie są ukryte 3 staregi. Dostaniesz za nie 5 punktów. I tu mamy info. Cześć, jestem Wojtek, mam 13 lat, oglądam się od dawna gdzieś około Czabi Jaskiniowca. Właśnie a propos tego chciałem pogadać, ale to może potem, albo może kiedy idzie, ale to nieważne. Mapa była budowana miesiąc, była testowana tester Mixer Ply, kolega, okej. Okay. Jest w stylu świat, bo taki obecnie jest. Nie wiem, kiedy to nagrywasz, ok. Mapa na około 20 minut. Budowałem razem z moim bratem Drewu. Występują 4 rodzaje trudności za tobą. Jest to moja pierwsza mapka miłej gry. Dobra, zobaczymy, cóż tu się będzie działo. O, teraz jest witaj na mapie by Krewi and Drewu. Nie wiem, czy to przeczytam wasze niki. Mam nadzieję, że tak. Lećmy zatem. Zobaczymy, cóż tu się będzie działo. Ok, czyli tutaj mamy poziomy. Parkour widzę, co tu my tu mamy. Wyścigi konne, find the button. Jak? Co? Pole minowe z przeszkodami. Aha, okej, dobra. Labirynt. Quiz déjà vu. Dobra, widzę. O, co to? Odblokuj 5 punktów każdy poziom, tak? I tu mamy elytra, craftingi, dropper, kręgle, pistony i piasek. A tu w ogóle nawet to jest odblokowane. To też ciekawe w sumie. Ja jeszcze punktów nie mam, panie. I tu na easter eggi, tak? Jak ten? Dobra. No kurczę, brzmi to i wygląda bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że będzie. Okej, lećmy w takim razie do parkura. No to co, łatwy, nie? Let's go. No oczywiście parkour trzeba zrobić łatwy, trudny, średni, rozumiesz, i tak dalej, nie? Spawn pointy ustawiają się po wejściu na blok. Tylko tak, czy ja mam iść? Nie, ja mam iść tutaj w sumie, tak, bym się pomylił, rozumiesz, normalnie. Dobra, pyk. No to ustawiony spawn point powinien być. Hopsa. Zobaczymy, czyli mamy w tym momencie Krewi, który zdobył 67 punktów, czyli mogę tutaj... Brał go część parkour, poziom łatwy. A, tu mam dwie... Nie, czekaj, pewnie mam iść tutaj. Pewnie tam będą bariery. Nawet nie próbuję. Tam na pewno będą bariery. Bo autentycznie tędy jest ścieżka prawidłowa. Dobra. Spokojnie, dobra. Ale to jest łatwy, więc no tutaj faktycznie problemu za bardzo nie było. Mamy 3 punkty? Nie, mamy 1 punkt. A, bo to jest 1, 2, 3 punkty, tak? Miał być, że za ten tu będzie 2 punkty, a za ten trudny... a przepraszam, bo ja teraz... Aha, tam jest... No dobra, a ja mogę... Aha, czekaj, bo to jest na każdym, że ja mam wybrać jaki... Kurde, dobra. Ale w sumie to nie... Nieważne. Find the button, no to weźmy sobie... Najtrudniejszy. Najtrudniejszy find the button. Ja ostatnio grałem w tą mapkę od...
Pantery. I ja uważam, że ja dam radę, bo... No bo kurczę, dałem radę z tamtą mapą, to czemu mam nie dać rady z tą mapą, nie? Tylko przede wszystkim muszę po prostu mieć taki spokój jak wtedy. Nie przejmować się w ogóle ilością czasu, którą spędzam na tym poziomie, bo na pewno będzie duża. I muszę znaleźć oczywiście, rozumiesz, guziorka, guziczka, guziuniuniunia. I będzie dobrze, będzie dobrze. To jakieś choinki w ogóle są, nie wiem. Tylko jedna rzecz, tu mamy oczywiście podpowiedź, spoko, czyli teoretycznie, jeżeli będę miał problem, mogę sobie tutaj jej użyć. Jedynie co się zastanawiam, czy to jest przycisk, guzik, przepraszam, kamienny, czy drewniany, bo to jest jednak różnica. Zobaczmy sobie na górze, bo to jest bardzo dużo takich, takich... I got this. Dobra, i mamy 3 punkty w takim razie tego poziomu. No i spoko, fajnie, fajnie. Dobra, no to teraz lecimy sobie dalej, czyli w tą stronę. Labirynt, labirynt. Kurczę, szczerze... poszedłbym w średni, nie? Tak, żeby było ciekawie. Fajnie, że mam możliwość wyboru poziomu trudności, a nie, że za każdym razem na przykład, nie wiem, łatwy, średni, trudny, bo jednak faktycznie w jakiś sposób to dynamizuje te poziomy i nie muszę się przejmować, że ojeju, poszło mi na przykład tutaj fajnie, ale następny już będzie o wiele, wiele gorzej. Tylko faktycznie jeden poziom i jakoś sobie daję radę. Wiem, że teoretycznie powinienem, jak mam taki na przykład labirynt z liśćmi, używać grafiki na fast. Ale ja już kiedyś mówiłem, że ja nienawidzę oglądać liści, które są na grafice fast, bo po prostu wyglądają tragicznie. Liście powinny być przezroczyste, więc będą przezroczyste, rozumiesz? Dobra, poczekajcie, bo tu jest, kurczę, problem. Ja chyba polazłem totalnie nie w tą stronę, którą powinienem, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest średni, więc dobrze, że nie wziąłem najtrudniejszego, bo... jednak się udało, bardzo fajnie. No i dobra, mamy 6 punkciorów. Chyba się wszystko zgadza z tego, co mi się wydaje. Dobra, lećmy dalej. Fajna mapeczka, muszę przyznać, jak na razie. Momencik, teraz... A, tutaj jeszcze, bo zapomniałem, że tutaj... jeszcze kolejne poziomy. Dobra, déjà vu, moi drodzy. Déjà vu, no to oczywiście poziom bez wyboru, trudnawy. Aha, okej, okay, no to myślę, że tutaj nie ma co w ogóle się zastanawiać. Tak bym wziął najtrudniejszy, jaki tylko by był. Dobra, akacja. Dobra, no to co? Déjà vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and it's just a mystery. Stucky on your feet, it's your heart, it's trying to be me. Whoa. Nie mam rozruszonego gardła, przepraszam bardzo. La 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 la. Dom 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 dom. Oh shit. Oh ho ho ho. A już myślałem, że nie dam rady. O ty, ja tu przejście, bo o ty kurwa dookoła muszę. Czekaj. Déjà vu, jadę sobie powolutku, żeby nie wypaść z toru, bo on jest tutaj bardzo trudny. I będzie dobrze, tylko muszę to dobrze zrobić. Jadę se łódką i nie mogę tego ominąć. Dobrze jest, jadę sobie do przodu tu. I dam radę chyba to przejść. No przejest. Tak jest, udało się. Czy ja pływałem przed chwilą? Czy moja postać pływała? Miałem takie wrażenie. Dobra, zwrót łódki, masz. Znaczy zwrot łódki, Boże, to jest zwrót. Okej, nie mamy 3 punkty. Super, elegancko, elegancko, pięknie, ładnie. Jak ci się mapeczka podoba, to łapeczkę zostaw, rozumiesz, normalnie. Dobra, co my tutaj mamy? Czekaj. To nie powinna być replika. A, w ten sposób trzeba będzie. Ty, pa, w powietrzu ten guzik wisi. Dobra, quiz, zobaczmy co my tu... Zobaczmy, co my tutaj mamy w quizie. Dawaj, trudny, let's go. Na pełnej, nie? Mhm, tak jest. Co się stanie, jeśli w świnie trafi piorun? Zmieni się w zombie pigmena, zmieni się w creepera, nic się nie stanie. W zombie pigmena się zmieni. Jeśli w konia szkieleta uderzy piorun, to zmieni się w 7 koni szkieletów ujeżdżających przez szkielety, zamieni się w konia zombie. To brzmi bardziej prawdopodobne. Chociaż nie pamiętam i w sumie nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego, więc mogę mieć... Wiem, że na pewno jak w konia
zwykłego trafi chyba piorun, to on się robi albo koniem zombie, albo szkieletem, ale ja bym powiedział to jest takie bardzo prawdopodobne, ale mam spawn pointa tutaj, nie wiem, jak coś to zginę. A jednak dobrze, coś mi się kojarzyło. Jak pierwotnie nie miał nazywać się Minecraft? Cave Games, tego co pamiętam, dokładnie tak. Który kilo kopie najszybciej? Diamentowy, żelazny, złoty. Złoty kopie najszybciej, tylko że nie jest po prostu najmocniejszy. Dobra, elegancko zrobiłem to, kurde, najtrudniejszym, proszę bardzo. Dobra, pole minowe z przeszkodami. Spoko, no to dajmy sobie... Dajmy sobie tu może... A, tu jest po prostu trudnawy, dobra, z tego co widzę, okej. Twoim zadaniem jest ominięcie wszystkich przeszkód oraz min, ale uwaga, musisz to zrobić na czas powodzenia. Aha! No dobra, to mi w ogóle przypomina pole minowe troszeczkę jak z Minecraft Party albo coś w tym stylu. Czy mam tutaj jakiś guzik, przepraszam bardzo? Bo go nie widzę. Tam jest koniec, no to tak, tak, tak. Tylko, że... jestem ślepy, albo tutaj nie ma guzika. To powinien być guzik chyba, nie? Czekaj. Gdzieś... Jest tu gdzieś guzik? Coś... Coś tu jest? Jakaś dźwignia, guzik, coś? Bo ja bym poziom chciał zacząć, tylko że ja nie widzę możliwości zacząćnięcia poziomu. Paka mnie to. No tu jest pusto. I tam też jest pusto. Czy to nie powinno być tak, że po prostu tutaj jest guzik i redstone czy ja naprawdę mam to robić, kuwa, za was? No przecież tu powinien być redstone i tu powinien być guzik. O ile się nie mylę, tak bym ja to zrobił, nie? Także, no, niestety, ale to jest błąd, tylko... A może mnie ktoś wypuścić stąd? Aha, bo tu jeszcze... dobra, okej, czyli... Czyli tu jest więcej niż jeden błąd w takim razie. A nie, tutaj mam nacisnąć start, bo jestem ślepy. Dobra, przepraszam. To cały jaj. Cały jaj. Kuźwa, nie mogliście zrobić tu guzika, no. Tylko mnie, kuźwa, jakieś dajecie. Dobra, start, masz, nie będzie. Dobra, teraz zrobię to. Cicho, nieważne, nie było tego. Nie widzieliście tego. Bang! Udało się! Tak! No i pięknie, dobra. Przepraszam za zlamienie. To nie był błąd mapy, to był mój błąd, moje niedopatrzenie. No jak zwykle, jaj ślepy. No nie ma w ogóle możliwości, żeby coś było. Wybierz poziom trudności. Ale jak, kuwa, wybierz poziom trudności, jak tu jest jeden poziom trudności? Ej! Trudnawy po prostu. Witaj na torze przeszkód. Twoim zadaniem? Nie, twoim... Oj, witaj na torze przeszkód. Twoim przejść ten jakże trudny poziom, więc bierz konia ze sobą i widzimy się na mecie. Powodzenia. Aha, super. Ktoś ty słowo zjadł. Ewentualnie na tym zarąbistym kuźwa tym, o, byłoby widać więcej. Nie, twoim przejść ten... Aha, okej. Okay. Czyli tak czy inaczej byłoby to tak niewidoczne. Okej, okay, dobra, nieważne. Dobra, co to jest? Dla dobrego konika. Kuń Paweł, kuń Zbychu i kuń Rafał. Kuń Rafał, jedziemy. Normalnie, tak o. Wait, tu lina jakaś jest. Tylko jej nie widzę. What? Czekaj. What? Ty jesteś na linie Puść tą linę, puść! Wyrwij się, dobrze, tak. Jednowiemnie, poddam się. I wyrwę się z tej... kuźwa. Wow! Shit. Ha! No to ciężkie to jest! Ha! Wow! Zrobiłem to, ej! Ja byłem pewny, że zginę. Naprawdę to tak wyglądało. Ja byłem przekonany, że tam zginę, ej. Dobra. Dam radę. Teraz przez kaktusy. Przez kaktusy. Dobra. Nie, spokojnie. Koniku, jedź! Nie zatrzymuj się, bo będziesz ginął! Biegnij! Koniu! Dobra, masz, kuźwa, jabłko. Nie ma tak koks jabłko dać koniu normalnie. To jest bogactwo, rozumiesz. O, tu, ono tu. Tu cię przywiążę, żebyś nie uciekał. Dobra, koniec. Szybko poszło. No ja też tak sądzę w sumie, jakby nie patrzeć. Dobra. Czyli teraz została nam poziom replika. Dawaj tutaj najtrudniejszy, rozumiesz, bo tu punktów trzeba pozbierać.
Ale ogólnie mało punktów zdobyłem, w sensie mam 18. No nawet jak przejdę to będę miał 21, a tutaj krewi prze... A czekaj, bo to z tych bonusowych jeszcze pewnie, nie? Dobra, tu mamy reset, tu mamy skończ... Sprawdź, czy skończyłem, dobra, znaczy... Skończyłem i sprawdź, o tak, tak, tak. Czekaj, to jest... Wait. Oj, to będzie ciężkie, czekaj, bo tu jest ten loot, a tu jest ten loot, to widzę, dobra. I teraz tak, tutaj dookoła mamy w ten sposób śnieg i w ten sposób śnieg. Teraz tym lodem robimy tutaj taką literkę T. Tu będzie przezroczysty taki bardziej lód, tutaj też, tutaj robimy sobie, rozumiesz, takie coś, tak, tutaj będzie ten lód, a tu będzie przezroczysty, tu będzie ten lód, a tu będzie przezroczysty, tu będzie znowu tak i tu będzie, oj, chyba źle zrobiłem, mogę to, ten, no nie gadasz, ja to muszę jeszcze raz, kuwa, resetować, no przecież ja się, no na szybko postawiłem, ale to... Wait, czekaj. Nie no, bo już nie będę miał... Prze... No nie, no serio, se... no jaja se robisz, kuźwa. Ja pierdyle, dobra, weź, we, po prostu... Dobra, zrobię najpierw te białe, kuźwa, nie? Serio, bo to... No kuźwa, przecież dobrze było, no, ale... Się pomyliłem raz, no i... Teraz to mam dopiero w ogóle stresa, że coś zaraz z dupce. Tutaj. 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 Tutaj, bo to jest na obsydianie, kuźwa, nie widzę w ogóle tego. Dobra, przezroczysty. Dajmy sobie tutaj może, o. Cyk. Ten. Tu są dwa takie, okej. Tu jest przezroczysty i ten. Tu jest ten i przezroczysty. Tu są dwa przezroczyste i tu jest literka T. Się muszę skupić, żeby się nie pomylić. To... Tutaj lecimy takie coś, takie coś, takie coś, tutaj dwa i tutaj takie coś i wszystko resztę, kuźwa, robimy przezroczystym, nie? Musi być dobrze, dobra, dawaj, sprawdź, pyk, sprawdzanie, coś poszło nie tak, no kuźwa, z której strony? Gdzie niby, kuźwa? Przezroczyste to tutaj. Tu dwa takie. Tu jest dobrze. Tutaj to. Tu jest to. Tu jest to. Tu jest przezroczyste. Tu jest przezroczyste. Tu jest to. Tu jest to. Tu... No gdzie niby jest błąd, ej? Ej, kama, serio, dobra, bo nie rozumiem. Jaja robisz? To co mi nagle pokazało, najpierw pokazało, że jest kuźwa źle, jak potem pokazało, że jest okej. Czy to miał być troll, czy to był błąd? Bo ja już kuźwa sam nie wiem. Ja bym powiedział, że to był błąd, ale dajmy na to, że to będzie, że to był troll, niech wam będzie. Nie znalazłem żadnego easter egga, bo kuwa nie widziałem w ogóle nigdzie, żeby coś było, nieważne. Pewnie, ty, a co jeżeli easter eggi są na innych poziomach trudności? No bo co, na każdym poziomie trudności jest easter egg? A ja miałem możliwość tylko wybrania danego poziomu trudności. Więc ominięcie easter eggów to jest easy sprawa. Okej. Okay. To jest, co to jest? Gold ore. No tak, bo tutaj mogę ten. Naciśnij przycisk, gdy przejdziesz wybrane dodatkowe poziomy. Aha. To se przejdę. To se mogę przejść. Elytra, craftingi, dropper, kręgle. Kuwa, dropper. Jak to odblokować? Czy coś? Bo ja nie wiem... A, tutaj. Dobra, nie widziałem. Okej. No, to mam nowy poziom, elegancko. Tutaj spawn pointa se dam, rozumiesz? O mój Boże. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale... Tędy przeskoczę. Pa, nio! Ty, pa. Ty. Udało się za pierwszym razem. Super. Ej, fajnie to wygląda w ogóle. Taka kraina. Ej, a gdzie jest meta? Gdzie jest meta? Halo? A, tu jest, dobra. No to se zrobiłem jeszcze ten poziom, fajnie, dropper ukończony, normalnie kolej... Ty, powinienem 5 punktów dostać, mam 16, ile miałem punktów, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, kręgle, pistony i piasek, dawaj, ja chcę to. Pistony i piasek, ja lubię pistony i piasek, normalnie rozumiesz, tak o, tutaj sobie rozumiesz, ten tego robimy, tutaj cyk i cyk, dobra. Cyk, teraz tutaj ten przyciągam, teraz ten przyciągam. Kurde. Wait. Teraz ten i ten. Kurwa, co?
Czekaj, teraz ten. Ten i ten. Oj. Mam wrażenie, że tu guzika brakuje, albo mi się wydaje. What? Czekaj. A, w sumie. Nie, najpierw to, to. To, to, dobra, teraz to tutaj. Nie. What? Halo, ja coś zepsułem chyba już. Nie, czekaj. Moment. Żeby to... Jak to? No bo to jedynie mogę odepchnąć. I to przyciąga. What the hell? Nie, bo to jest zwykły. To jest do przepychania. What? I co mi to kuwa dało? Totalnie kurna nic. Co ja żeb zrobił tu? Nie no, rozwaliłem to totalnie. Dobra, nie wiem, nie mam pojęcia. To jest dodatkowy poziom, nieważne. Tego nie było. Ej, ale i tak mi punktów nie liczy. Przeszedłem tak jakby to i nie zliczyło, mam dalej 16. Oszukane to, kuźwa, idźcie, wypchaj normalnie z tymi dodatkowymi poziomami. No halo, koniec. No kuwa, cała mapa była super zrobiona, co jest na koniec, no? Co się dzieje? Nie gadać, że tu jakieś komendy nie ma, nie? To się powinno otworzyć. To się powinno otworzyć coś. To się coś powinno otworzyć. 100%. I się nie otworzyło. Nie wiem. No i tutaj lewitacja. Coś tu jest zdupione na końcu. Kurde, już myślałem, że mapa totalnie bez żadnych w ogóle błędów, bez niczego, ale były małe niedociągnięcia, bo tutaj, no tutaj coś się dziwnego zadziało. Tak samo na tym replice, tam raz mi powiedziało, że źle, potem nic nie poprawiłem, kliknąłem po prostu drugi raz i nagle, o, i nagle jest okej. Więc ja tam stwierdzam, że to był taki trochę błąd, trochę troll, nie wiem, ale tutaj pod koniec autentycznie coś było nie tak, bo miałem guzik, żeby postawić na złocie, kliknąłem na tym złocie i w sumie nic się nie stało, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że to był taki szybko błąd. No i te punkty mi się nie liczyły, bo przeszedłem dropera i mam wrażenie, że dalej miałem 16 punktów, wcześniej też miałem chyba 16 punktów, więc coś tam też nie do końca. Nie wiem tylko też, gdzie te easter eggi mógł być. Bardzo fajna mapka, fajnie zrobiona. Dużo frajdy tutaj można było mieć oczywiście z grania w nią, ale takie były jakieś gdzieś tam kurcze niedociągnięcia, które gdzieś się wkradły, takie małe bugi, no. Takie nie jakieś super przeszkadzające, ale jednak gdzieś tam coś się, kurczę, zdarzyło. Dziękuję za przejście mapy, mam nadzieję, że się spodobało. Coś w skali 1 do 10, oczywiście wystać. Powiedz, czy robić więcej takich map, co ci się nie spodobało i co mogę poprawić. Czy były jakieś poważniejsze bugi, czy pozdrowić mi moich kolegów. Pozdrawiam się twoich kolegów, dziękuję. To jest tak, już mówię, o co chodzi. Kreatywę zresztą mam. To jest to, co powiedziałem, czyli mapa bardzo fajnie zrobiona. Fajnie, że było dużo takich możliwości, typu, nie wiem, chociażby wybór poziomu trudności i tak dalej. Tutaj to mnie zmyliło chociażby to, że wszędzie miałem normalnie guziki czy coś tam do kliknięcia, a tutaj trzeba było kliknąć na czacie, więc dla mnie to było coś takiego... Jakby ja tego nie zauważyłem, tak? Przeczytałem to, totalnie nie zauważyłem tego żółtego napisu, w ogóle nie zwróciłem na niego uwagi i zacząłem tutaj kombinować. Na szczęście w miarę szybko to ogarnąłem, że trzeba tutaj kliknąć. Jakiś znajdź przycisk i tak dalej, no to wiadomo, standardowo. Co tu jeszcze? Dużo bardzo poziomów, których żeśmy nie widzieli, no bo zobaczcie, chociażby repliki, tak? 3, gdzie robiliśmy tą w sumie najtrudniejszą. Tutaj podejrzewam też jakiś znajdź przycisk albo coś tego typu, więc też fajnie. To jakieś sanie widzę zrobione z prezentami, więc też fajnie. Więc całą mapkę można by było przechodzić na przykład trzykrotnie na każdym poziomie trudności, dajmy na to, nie? Spokojnie można by było w ten sposób mniej więcej to ogarnąć, no ale też już nie będę tego w ten sposób robił. W każdym razie, bardzo fajna mapeczka, można robić takich więcej, w sensie autorze mapy, tak? Możesz robić takich mapek więcej, tylko... dokładnie, aż kichnę, prawda. Tylko, żebyście po prostu dokładniej sprawdzili, czy się wszystko na pewno tam zgadza, czy nie ma jakichś takich mniejszych, większych błędów. Ja sobie tutaj screena zrobię.
żeby sobie było. No i łacineczek z mapki był. Mimo wszystko wydaje mi się, że sam odcinek wyszedł bardzo fajnie i ja jestem zadowolony z tej mapki, że udało mi się ją przejść, żeby tam się w miarę nie denerwowałem i tak dalej. Chociaż mówię, wkradły się jakieś tam małe, pierdołowate takie błędy, których z jednej strony być nie powinno, ale gdzieś tam się wiadomo wkradły. Jako, że są to takie malutkie, malusieńkie błędy, ja myślę, że tutaj daję takie 9,5 na 10 po prostu, że nie takie pełne 10 na 10, tylko po prostu takie 9,5 na 10, że były jakieś takie małe, małe niedociągnięcia. Ale jak to się mówi, no prawie idealne, dosłownie, prawie idealne. Prawie tak jak moje przejście tej mapy, prawie idealne. No, także moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie, życzę wam wszystkim miłego dzionka, do następnego, widzimy się w kolejnych mapeczkach, odcinkach i live'ikach na moim kanale. Trzymajcie się, następnego razu, pa, pa!